Franken to jest tankowiec z czasów II wojny światowej, który został zatopiony 8 kwietnia 1945 roku przez samoloty radzieckie. Ten tankowiec znajduje się w rejonie Zatoki Gdańskiej w wodach wewnętrznych, około 6 mil morskich od Helu i stanowi bardzo duże zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zagrożenie ekonomiczne dla całego regionu, ponieważ szacujemy, że jest na nim nadal 1,5 miliona litrów paliwa różnego rodzaju i lekkiego i ciężkiego. W momencie, kiedy nastąpi jego destrukcja, jest to nieuniknione. W dość bliskiej perspektywie, której w zasadzie trudno jest określić, ale zakładamy, że jest to kilka lat. Nastąpi wyciek paliwa, a to z kolei spowoduje, nie powiem, że zalanie plaż, ale na pewno skażenie plaż i obszarów chronionych, które są nad Zatoką Gdańską. Chcemy to paliwo wypompować docelowo. Teraz właśnie prowadzimy działania mające na celu stworzenie takiego planu oczyszczenia tego wraku. To bardzo skomplikowany proces, który tak naprawdę konsultujemy z bardzo szerokim gronem naukowców, firm zagranicznych zajmującymi się takimi rzeczami. Najlepszym rozwiązaniem byłoby użycie wyspecjalizowanego statku wyposażonego w odpowiedni system dekompresji dla nurków, którzy byliby nurkami saturowanymi, czyli mogliby pracować przez wiele dni, będąc w warunkach zbliżonych do tych, jakie są na dnie, i oni byliby najbardziej efektywni. Co prawda ta technologia jest najdroższa, ale za to czas jest najkrótszy, w związku z czym tutaj myślę, że koszt zamknąłby się gdzieś na poziomie 6, 8, 10 milionów euro.